Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunistyczne świnie w PRL-u, czyli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Polska Rzeczpospolita Ludowa, no każdy kraj, który się nazywa ludowy albo demokratyczny, no to wiadomo, że jest rządzony przez komunistów, no ale te komunistyczne świnie w zasadzie rozbroiły cały naród, no i teraz komunistyczne świnie w Ameryce starają się rozbroić cały naród amerykański, no, w podobnym stylu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwoniący o codziennych powiadomieniach o filmikach, które są bardzo często zdemonetyzowane. No, broń. Broń w Ameryce, no to jest konstytucyjne prawo. Prawo do zgromadzeń, prawo do wolności słowa, no i prawo do posiadania broni. Tam nigdzie nie ma napisane, że partia ma dać zezwolenie, że miasto ma dać zezwolenie. Po prostu ludzie mają prawo do posiadania broni i do samoobrony. No i no nie tylko do samoobrony, ale w konstytucji jest napisane również, że do obalenia rządu, który mógłby tyranizować swoich obywateli. Tak? Także to w konstytucja to ma strasznie mocną wymowę. No, ciekawy jest aspekt broni, no i czarnych. Na dzień dzisiejszy czarni, no to zostali zdegenerowani przez wszystkich tych białych, bogatych dzieci, liberałów, socjalistów, komunistów utopijnych. Oni doprowadzili do tego, że ci biedni czarni w latach 20-30, no to byli bardzo pobożni, byli bardzo rodzinni. Na dzień dzisiejszy, no to 80% dzieci nie ma ojca. Dlaczego nie ma ojca? No bo podatnik płaci zasiłki i tak także rodzina murzyńska się rozpadła. 13% populacji amerykańskiej to są czarni. Biali tam są 70 ileś procent, później tam brązowi są, mają swoje procenty, no ale w każdym razie czarnych jest 13%. A ilość przestępstw popełnionych w Ameryce jest 45%. Tak? Także to jest po prostu makabra. No ale człowiek się zastanawia, no, czy oni chcą tego? No na pewno nie chcą. Nie chcą. Każdy mieszkają w takich kryminalnych dzielnicach i 90% z tych czarnych obywateli, czy może nawet więcej, no to są uczciwi, starają się tam pracować. No duża część jest na tych zasiłkach. No jeżeli ludzie są na zasiłkach, no to w zasadzie nie bardzo potrzebują, czy nie myślą o tym, żeby pracować. Później jak dzieci się wychowują, no to nie mają jakiegoś dobrego modelu do naśladowania, narkotyki się wciągają. No i kiedy jest bieda, no to część grupy po prostu dochodzi do wniosku, że przestępstwo to jest na taki ekspresowy pociąg do Boga. No i zaczyna się bandytyzm. No i teraz jest ciekawe, że w 2022 roku nastąpił największy wzrost zakupów broni przez ludność czarną. 60% więcej kupują broni niż kupowali, no bo w tych swoich dzielnicach, w tych swoich osiedlach po prostu nie czują się bezpieczni. No kto doprowadził do tego niebezpieczeństwa? No jak zwykle utopijni, liberalni, czarni profesorkowie z uniwersytetów, którzy zaczęli krzyczeć, że policja jest niedobra, no i także było to zabieranie funduszy policji, że policja po prostu ściga tych czarnych, robi na nich polowania. No i to, co się stało, no to w tych wszystkich miastach Detroit, Chicago, Philadelphia, Portland, Seattle, ilość kryminalnych sytuacji wzrosła o 10, 20, 50, 100%. No i czarni się zbroją. No, historycznie to jest dosyć ciekawe, no bo jak tak się popatrzy, no to wszyscy ci profesorkowie socjalistyczni, no to właśnie krzyczą o tych białej nadrzędności, o white supremacy, ta biała siła i tak dalej, i tak dalej. No i prawa do posiadania broni. No ale to w Alabamie. W Alabamie powiedzmy tam
w latach 1960, no to był Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, no to on wszystkich w zasadzie katolików ścigał, czarnych ścigał jeszcze bardziej, no ale czarni się bronili, no i między innymi jak się bronili, no bronili się przez to, że kupowali broń w latach 60. Konstytucja mówiła, że czarni mogą mieć broń, no to nie było coś takiego, że nielegalnie tą posiadali broń, no ale jak przychodziło co do czego i Ku Klux Klan przyjeżdżał, no to ludzie, to czarni po prostu się zbierali na tych swoich ulicach, no i strzelali w powietrze, strzelali do tych atakujących. Condoleezza Rice, no to ona była, to czarna urzędniczka, no ona była sekretarz stanu, to lata temu właśnie opowiadała, miała spotkanie w telewizji ABC, że w jej rodzinie, no tam ojciec czy dziadek w Birmingham, w Alabamie właśnie wychodzili na ulicę i się bronili. No był tam w Alabamie, no to był Bull Connor, no to był w zasadzie, no to on był taki urząd bezpieczeństwa prowadził, taki po prostu ubek amerykański na poziomie stanowym, państwowym, po prostu trzymał za twarz wszystkich, no i ścigał właśnie czarnych. No te lata 1960, no to doprowadziły do tego, że był duży taki ruch promurzyński. No ale idea była dobra, tylko że te rozdawnictwo pieniędzy rozwaliło powiedzmy całe społeczeństwo murzyńskie. No na pewno mają więcej praw, mają punkty za pochodzenie, chodzą na, dostają się na uniwersytety, no ale zrobił się bardzo duży rozdźwięk. Ci najlepsi, najbogatsi, najbardziej zdolni czarni po prostu doszlifowali do białych, ale na dole, no to niestety to tam dno się zapełniło ludźmi, którzy w zasadzie są na garnuszku państwowym, także to lewacy zrobili im bardzo dużą niesprawiedliwość. No ale no chodzi o to, że ten Bull Connor, on to zaaresztował tam chyba 3000 czarnych za protesty, to była wielka sprawa, ale podstawowa sprawa, którą Condoleezza Rice mówiła jako sekretarz stanu, no to mówiła, że prawo do posiadania broni mówiło to, że każdy obywatel może mieć broń i że niekoniecznie musi udowodnić, że ma zezwolenie, nie musi udowodnić, że jest zarejestrowane, czyli ten wszyscy ci z Ku Klux Klanu nie mogli przyjść i zarekwirować tej broni od tych czarnych, jeżeli oni by powiedzmy przy kupowaniu musieli deklarować, gdzie mieszają. No bo właśnie o to chodziło. To w Polsce Jaruzelski, jak wprowadził stan wojenny, no to on po prostu wysyłał listy do wszystkich, co mieli jakąś broń. No w Polsce za bardzo dużo broni nie mieli, to ludzie nie mieli, no to tylko jacyś myśliwi mieli, no ubecy mieli, policja miała, wojsko, swoi ludzie mieli broń. Od czasu do czasu ludzie mieli wiatrówki, które tam bardzo często były wprowadzane powiedzmy z Czechosłowacji czy z Niemiec. W tych sklepach były bardzo drogie myśliwskich. No i tam też pełno było wypełniania papierkowej roboty, ale przyszedł stan wojenny, no to w zasadzie dzielnicowy stukał w drzwi, mówi, oddawaj wiatrówkę, bo przerobisz ją na armatę. No i konfiskowali. Także czarni w Alabamie by mieli lepiej niż biali w PRL-u, bo czarni nie musieli rejestrować tych swoich rewolwerów i pistoletów. Tak? Także badania takie były zrobione przez Michaela Makowskiego i Patryka Warrena, że
no, połączenie pomiędzy bronią a linczowaniem. No i on właśnie do tego wniosku dochodzą. Podsumowanie jest takie, że dzięki konstytucji amerykańskiej czarni mieli prawo do posiadania broni. No i wszyscy ci wariaci, ci szaleńcy z Ku Klux Klanu nie bardzo tak się rozbestwiali, no bo nie za bardzo przyjeżdżali, jeżeli wiedzieli, że tam w tych miejscach, gdzie była ta dyskryminacja rasowa, nie mogą za dużo narozrabiać, no bo tam czarni robili po prostu takie bataliony miejskie, no i się bronili się tą bronią, którą legalnie mogli posiadać. No tam za dużo, tam były najróżniejsze też ograniczenia na temat posiadania. No na dzień dzisiejszy komuniści, no to ich rozwiązaniem to jest, powiedzmy, coś takiego, żeby na podatek stanowy albo podatek federalny na amunicję był, powiedzmy, 1500%. No i oni sobie tak wycwaniakowali, tak, każdy może sobie kupić amunicję, każdy sobie może kupić broń, no ale za paczkę amunicji musi zapłacić, powiedzmy, 2 miesiące pracy, a za jakiś pistolet ma zapłacić 3 czy 4 lata pracy. No to każdy normalny wie, że ten komunista jest obłąkany i po prostu cwaniakuje, ale to żaden sąd najwyższy czy najniższy się na to nie zgodzi. No ale oni właśnie w ten sposób myślą. Także dzisiaj biedni czarni muszą kupować tam broń, żeby się bronić przed bandziorami z sąsiedztwa. To jest to straszne, że państwa amerykańskie pod rządami Obamy, pod rządami Clintona, pod rządami Bidena doprowadziło do tego, że ludzie zaczynają się sami bronić. No, i szczególnie czarni. No, w białych dzielnicach też się tam zdarzają na różniejsze sytuacje, no ale ogólnie rzecz biorąc, w Ameryce ktoś tam obliczył, że jakby tak podliczyć, to 95% bandytyzmu, no to jest na 5 czy 10 milach kwadratowych całej Ameryki. Nawet te miasta, jak tam w Chicago czy w Detroit, no to są dwie przecznice, gdzie tam 90% bandytyzmu to się dzieje właśnie na tych dwóch przecznicach. No biedni są czarni, że do tego, że te, do tego właśnie doszło, że byli w stanie to zrobić. No, sytuacja z czarnymi, no to jest też dosyć nieprzyjemna, no bo pierwsi niewolnicy, którzy byli tu przywiezieni, no to byli niewolnikami, no to albo walczyli, albo się sami zabili, albo ich zabito. No a później te następne parę pokoleń to jednak się rodziło w niewolnictwie. No i to była ta makabra, że dzieci się, powiedzmy, rodziły wśród niewolników i później te dzieci niewolników byli traktowane jako niewolnicy i byli sprzedawani dalej. No ale teraz w sumie biali zrobili to samo. Zrobili z nich niewolników takich ekonomicznych. Te uzależnienie od zasiłku, uzależnienie tych domów, powiedzmy, miejskich i tak dalej, no to wpłynęło strasznie na całe społeczeństwo. No i ta niemożliwość wyrwania się właśnie spowodowała to, że jest taka wielka przestępczość w tych społeczeństwach, no i doprowadziło do tego, że dużo tych komunistycznych prokuratorów nie chciało ścigać tych bandytów, po prostu ich wypuszcza na ulicę. W dużo miastach można ukraść do 950 dolarów i w zasadzie jest się aresztowanym i w ciągu 30 sekund jest się wypuszczanym z komendy. Także ludzie się bronią. No to jest też dziwny ten aspekt, broń, a normalny obywatel, normalny czarny obywatel, oni mają takie same prawa jak biały, żółty czy brązowy.
mają prawo do posiadania broni. No i to jest ta podstawa w Ameryce. To jest ta podstawa. Dużo ludzi tego po prostu nie rozumie. Dużo ludzi po prostu tłumaczy, że policja, że rząd powinien zabezpieczyć. No ale na dzień dzisiejszy komuniści amerykańscy zaczynają używać policji, wojska jako swojego takie przedłużone ramię partii komunistycznej. Już się w sumie zaczęło, no bo IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli Urząd Podatkowy, w tych wszystkich budżetach Bidena, no to oni dostali 60 miliardów dolarów na to, żeby zwiększyć ilość tych agentów podatkowych. No i w zasadzie tam będzie chyba 100 tysięcy agentów podatkowych, którzy będą uzbrojeni. No tak, także Urząd Bezpieczeństwa Amerykański, tak jak Urząd Bezpieczeństwa na Rakowieckiej, czy na Lublance, czy gdziekolwiek w tych komunistycznych krajach, oni po prostu się uzbrajają, żeby po prostu walczyć, czy ścigać, czy być przeciwko normalnym obywatelom. No to w tym kierunku idzie. Czy dojdzie do tego? No raczej nie dojdzie, bo w Polsce, w Ameryce jest około 500 milionów sztuk broni. Około 90 milionów Amerykanów ma broń. To są potężne ilości. Także rząd raczej nie, krótkoterminowo nie zrobi, no ale długoterminowo wszystko jest możliwe. Ten komunizm pcha, po prostu ma ten swój plan i jest wykonywany. No tyle tylko, że musimy głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli mieszkacie w Alabamie czy w Mississippi, no to tam przypuszczalnie widzieliście, czy widzicie, co się dzieje, co się działo, znacie tą swoją historię. No jest teraz duża zmiana nadchodzi. Także drugi wtorek listopada, czyli 8 listopada 2022 głosujcie na normalnych, idźcie, wybierzcie tych, którzy was reprezentują, wybierzcie tych, którzy wierzą w prawo do posiadania broni, czyli w konstytucję. No, nie można negować konstytucji. Konstytucja ma bardzo dużo praw, ale jedno z praw to jest prawo do samoobrony, prawo do tego, żeby przeciwstawić się tyrańskiej władzy. Na dzień dzisiejszy tyrańską władzę można po prostu wymienić, trzeba głosować na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że po tych wszystkich recesjach, po wszystkich tych cenach w sklepach, które widzicie, po tej benzynie, po tej sytuacji w waszym mieście, gdzie jest smród, brud i ubóstwo, głosujcie na normalnych. Ludzie muszą zacząć żyć normalnie. Zdrowia dla normalnych.